Witajcie, witajcie. Dzisiaj wreszcie jakaś odmiana. Zawodnik ze Stanów, Fisher F19 z białą cewką elipsą 10x5. Teoretycznie powinien sobie świetnie radzić w terenie zaśmieconym żelazem. No i zobaczymy, jak mu pójdzie tutaj na tym moim szybkim teście, na polu testowym. Ustawienia już Wam pokazuję. Podświetlenie, jak widać. V-brake jest ustawiony na 34, nocza nie ma, dyskryminacja 0, czułość jest na maksa, no i tyle. Zaczynamy od pierwszego rozgrzewkowego denara krzyżowego. Jest, wujeczka. Cichutko w dwie strony. Cisza. Jest. Praski. Mamy go. Sygnał przeciągnięty, ale jest. Przeląg wazy. Tylko żelazo. Jadzia. Wysokie ID. Typowo na grube srebro. Szóstak. Jest. Głębszy. Nie ma. Jedenastka. Jest. Jagielloński. Cisza. 5 denarów. Cisza. Otto i Adelaida. Cisza. I siekaniec Dukata. Nie ma. Tak wyglądał z cewką eliptyczną, a za chwilkę pokażę Wam jeszcze coś mniejszego. No to teraz podziałamy z malutkim Nelem Snake. Zobaczymy, jak się sprawuje mniejsza cewka do zadań specjalnych. Tam Wam nie pokazałem strojenia do gruntu, tam się dostroił na 77. A Nel Snake nam się stroi na 81, czyli wyżej niż tamten. Ustawienia bez zmian. Czułość 100. Podświetlimy sobie troszkę, chociaż nie wiem, czy wy coś widzicie, czy coś zobaczycie na tym, ale V-brake 34, dyskryminacja 0. No i lecimy. Krzyżówka jako pierwszy cel. Jest. Krzyżówka po żelazie. 5. Rzym. Nie ma. Rzym 2. Jest. Praski. I pięknie. Cichutko. Jest. Szeląg. Nie ma. Jadzia. Bez problemu. Szóstak po żelazie. Nie ma problemu. Drugi szóstak. Bardzo cichutko pokazuje tego szóstaka.
I to jest ciekawe, bo dużo większa cewka eliptyczna w ogóle go nie sygnalizuje praktycznie, a ten teoretycznie powinien mieć mniejszy zasięg. A jest chyba odwrotnie. 11. Jest. Denar jagielloński. Cisza. 5 denarów rzymskich. Nie ma. Denar. Niestety. I się koniec. Niestety nie ma. Także ten mały Nell Snake jest świetny na żelazne dywany. No i to chyba tyle dla Fischera F19 w moim teście. Pozdrawiam.